Co to są organizacje pożytku publicznego? Są to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego. Jednym słowem, to organizacje, które postawiły sobie za cel pomagać innym. Zbliża się czas, kiedy składamy roczne zeznania podatkowe. Każdy, kto osiągnął w ubiegłym roku dochód, ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni PIT. My, podatnicy, jednak możemy rozszerzyć naszą przygodę ze skarbówką o możliwość przekazania 1% na rzecz jakiejś organizacji właśnie pożytku publicznego. Organizacji pomagających innym jest ogromna ilość. Możemy wybierać i przebierać, jednak warto się zastanowić nad tym, aby pomóc naszym lokalnym kraśnickim stowarzyszeniom i organizacjom. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest generalnie dobrą wolą podatników. Aby skorzystać z tej możliwości i wesprzeć organizację pożytku publicznego, podatnicy po pierwsze muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym w ustawowym terminie zeznanie podatkowe. To zeznanie podatkowe w tej sytuacji powinno zawierać również wypełniony wniosek, na podstawie którego naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł te środki przekazać. Pamiętajmy, że nie są to nasze pieniądze, które musimy wpłacić na konto, tylko są to finanse, które i tak trafiłyby do budżetu państwa. 99% trafia do budżetu, a 1% przekazywany jest wskazanej przez nas organizacji. A jak wybrać i wskazać? Wybrać jest bardzo prosto. Każdy z nas na pewno zna wiele organizacji, które wspierają potrzebujących. Jednak pieniądze najlepiej przekazać właśnie tym naszym lokalnym, z Kraśnika. Jest ich kilka, a spektrum, w jakim działają, jest ogromne. My jednak wróćmy na chwilę do tego, jak przekazać ten 1%. Teraz te zasady są bardzo proste. Nie wymagają jakichś dodatkowych działań ze strony podatnika. Należy jedynie wypełnić załączony do zeznania wniosek, który jest banalny. Ten wniosek to tak naprawdę dwie pozycje dodatkowe do wypełnienia. Pierwsza z nich to numer KRS-u, czyli numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to taki identyfikator, za pomocą którego my możemy wskazać, która organizacja pożytku publicznego będzie odbierała te nasze środki. A druga pozycja to 1%. Jest to kwota 1% naszego podatku należnego, wyrażona w złotych, zaokrąglonych do pełnych dziesiątek groszy w dół. W 2014 roku ponad 10 tysięcy osób z Kraśnika przekazało 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, czyli około 28% mieszkańców. Łączna kwota przekazanych pieniędzy to prawie 455 tysięcy złotych. Jednak do kraśnickich organizacji trafiła zaledwie niewielka część. Wypełniając PIT, pamiętajmy o kraśnickich organizacjach. Przekazując od siebie nawet tę niewielką cegiełkę, przyczyniamy się do tworzenia dzieł wielkich. W Kraśniku działa 9 organizacji posiadających status OPP. To niewiele, ale ich działalność jest bardzo szeroka i tak naprawdę każdy kraśniczanin może swój procent zostawić właśnie w swoim mieście. Każdy znajdzie organizację, która spełnia jego oczekiwania. Fundacja Za Bramą istnieje od 2008 roku w Kraśniku. Założenie było takie, żeby zajmowała się kwestiami pomocy osobom chorym na nowotwory, ale też żeby działała na rzecz działań kulturalnych, sportowych, tego wszystkiego, co jest potrzebne w mieście, w naszym regionie. Z czasem powstała grupa wsparcia Centrum Pomocy Osobom z Chorobą Nowotworową i ich bliskim. Z czasem też zatrudniliśmy psychoonkologa, co było takim ewenementem tutaj w skali regionu. Do dzisiaj na stałe współpracuje z nami psycholog, który jest potrzebny, towarzyszy osobom, pacjentom onkologicznym, ale też ich bliskim. Służy poradą, ale też właśnie tą fachową pomocą. Przystąpiliśmy także do współpracy ze Stowarzyszeniem Agape, które tutaj w siedzibie Fundacji Za Bramą przy ulicy Klasztornej użycza psychologa i prawnika i są to stałe dyżury, tak aby właśnie mieszkańcy naszego miasta mogli nieodpłatnie korzystać z tej pomocy. Na co dzień nasza działalność ogranicza się do tego, że pomagamy tym, którzy rzeczywiście są w trudnej sytuacji, także materialnej, w związku z chorobą kogoś bliskiego. Zazwyczaj skupiamy się na pomocy rodzicom chorych dzieci. Tak jest właśnie w przypadku naszej podopiecznej, na rzecz której ostatnio był organizowany kiermasz. Otworzyliśmy specjalne subkonto. Będzie organizowany także bal charytatywny na ten cel. No
I zamierzamy też powoli, rodzi się pomysł, żeby powstała trzecia część Pana Kiciusia, czyli książeczka edukacyjna, którą rozdajemy za darmo. Fundacja Marysia. Misją Fundacji Marysia jest niesienie pomocy wychowankom rodzinnego domu dziecka w Kraśniku. Centrum Wolontariatu to chyba najbardziej znana kraśnicka organizacja. Centrum Wolontariatu w Kraśniku to stowarzyszenie, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiąże się to z tym, że każdy będzie mógł oddać na nas 1% swojego podatku, o co serdecznie prosimy i zachęcamy. Jako organizacja, która działa już od 2003 w Kraśniku i zajmuje się dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi w naszym mieście, prowadzimy szereg działań, dlatego też w sposób szczególny zwracamy się do Państwa z prośbą o to, żeby właśnie ten 1% zostawić w Kraśniku i przekazać na organizację tąże kraśnicką. Jako Centrum Wolontariatu prowadzimy szereg działań. Tak jak powiedziałam, głównym odbiorcą naszych działań są dzieci i młodzież. Dla dzieci i młodzieży prowadzimy świetlicę środowiskową. W świetlicy prowadzony jest szereg działań takich jak zajęcia plastyczne, teatralne, zajęcia sportowe, taneczne. Jest to uwarunkowane środkami, jakie środki posiadamy. Takie zajęcia też możemy dla naszych najmłodszych mieszkańców przygotować. W roku ubiegłym chociażby były zajęcia z Lego Technics, dzięki temu, że mieliśmy środki właśnie z kampanii 1% oraz z dotacji przyznanej przez Fundację Dzieci i Młodzieży. Oprócz świetlicy środowiskowej koordynujemy pracę wolontariuszy w szpitalu na oddziale dziecięcym oraz w Domu Pomocy Społecznej. Fundacja Andrzej Marzec Monte Cassino to fundacja z kolei pielęgnująca i dbająca o cmentarze we Włoszech na Monte Cassino. Wielokrotnie członkowie fundacji wyjeżdżali, aby sprzątać i remontować groby polskich żołnierzy, którzy walczyli z najeźdźcą hitlerowskim. Kolejna organizacja to Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów. My zajmujemy się przede wszystkim podtrzymywaniem tradycji 24 Pułku Ułanów, krzewienia ich czynów bojowych, krzewienia, pokazywania ich czynu bojowego, o tym, żeby imię 24 Pułku w środowisku zarówno kraśnińskim, jak i środowisk w kraju nie zaginęło. Chcemy uzyskać jak najwięcej środków na renowację pomnika, który jest poświęcony poległym naszym żołnierzom i który jest usytuowany na cmentarzu przykościennym, przy kościele parafialnym w Starym Kraśniku. Kontynuując tradycję 24 Pułku Ułanów, co roku, najpierw 6 lipca, kiedy pułk został, prawda, utworzony, 6 lipca było zawsze organizowane w Kraśniku święto 24 Pułku Ułanów. Obecnie jest ono od kilku lat organizowane w pobliżu 6 lipca, sobotę i niedzielę. Członkowie Koła Koleżeńskiego 24 Pułku Ułanów w tym roku chcieliby wyremontować pomnik ich kolegów, który jest w opłakanym stanie. Musimy zaapelować do wszystkich, prawda, mieszkańców Kraśnika o jakąś pomoc, żeby, prawda, można dokonać było rekonstrukcji tego pomnika, żeby on w dalszym ciągu tą historię pułku kraśnickich ułanów podtrzymywał. Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne to nic innego jak Kraśnicka Szkoła Społeczna, która kształci już od ponad 20 lat dzieci i młodzież. Kolejnym stowarzyszeniem działającym w Kraśniku jest Kraśnickie Stowarzyszenie Aktywna Integracja. Kraśnickie Stowarzyszenie Aktywna Integracja powstało w 2010 roku przy Szkole 6. Jej podstawowym celem była integracja całego środowiska, od nauczycieli po dzieci, ich rodziców i dziadków oraz inne osoby niekoniecznie związane ze szkołą. Integracja poprzez wspólny, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, promocji zdrowia, kultury fizycznej, aktywnego spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, jaką jest Nordic Walking, popularnie zwany kikami. Organizujemy wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci. Udało nam się zorganizować cykl rajdów pieszych, rodzinny koncert kolęd, konkurs piosenki ekologicznej dla szkół pod nazwą Festiwal Ziemi.
festiwal papieskiej kremówki oraz wiele innych atrakcji. 1% oddany na nasze stowarzyszenie to inwestycja w nasze dzieci, w naszą przyszłość, do czego gorąco zachęcam. W Kraśniku działa także Stowarzyszenie Muzyk. To stowarzyszenie ma na celu wspieranie działalności kulturalnej i statutowej szkoły muzycznej oraz wspieranie działań szkoły związanych z rozwojem muzycznym dzieci i młodzieży powiatu kraśnickiego. Stowarzyszenie Pomóżmy Sobie Sami ma na celu pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie ich szans. Jak widać, jest w czym wybierać i komu pomagać. Ważną informacją jest fakt, że 1% podatku mogą także przekazać osoby, które rozlicza ZUS, czyli emeryci i renciści. Jeżeli ci ludzie, jeżeli te osoby mają wolę i chcą wesprzeć organizację pożytku publicznego, muszą złożyć zeznanie i wypełnić wniosek, mimo tego, że nie korzystają z żadnych odliczeń. Oni również mogą przekazać 1% swojego podatku na te szczytne cele. Wypełniając w tym roku swój PIT, zostaw 1% w Kraśniku. Przekaż 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z Kraśnika.